Witam Państwa, czas powiedzieć o kolejnym modyfikatorze. Jakim jest modyfikator Smooth? Mówi Piotr Łukowicz. Materiał należy do części polskiego kursu Blendera. Modyfikator typu Smooth jest modyfikatorem, który deformuje geometrię, a nie dodaje żadnej nowej. Na początku pokażę sobie, jak działa na przykładzie zwykłego cuba. Dodaję teraz modyfikator. Ten modyfikator jest w grupie deformatorów i znajduje się tutaj, Smooth. Widać, że kostka po dodaniu tego modyfikatora troszkę się zmniejszyła, a czynnik taki jak faktor to jest siła działania modyfikatora i mogę tą kostkę zmniejszyć do zera, wtedy ona znika. Tak samo mogę ją powiększyć. Natomiast ten modyfikator nie działa w ten sposób, że powiększa lub pomniejsza kostkę, tylko on działa na wierzchołki, które odpowiednio jakoś się tam przeliczają. Teraz, aby pokazać, co dokładnie się dzieje, należy dodać tych wierzchołków więcej. Wzbogacić trzeba geometrię, a więc dodam ich sporo przez subdivide. I teraz dopiero jak wejdę do trybu obiektowego i zmienię faktor, to widać, że modyfikator działa podobnie troszeczkę do subsurfa, zaokrąglając wierzchołki. Jeżeli powtórzę operację zaokrąglania z takim faktor, który jest teraz 1,58, to ta operacja będzie szła jakby głębiej. Zaokrąglę w ten sposób więcej tych wierzchołków. I wszystkich tych kroków mogę zrobić maksymalnie 30. Po 30 powtórzeniach Smooth z faktorem, czy też z czynnikiem 1,5 dostaję taką ładnie zakrągloną kostkę. To jest prawie to samo, co dostałem z subsurfa, z tym, że tutaj mam kontrolę nad parametrami i tę kontrolę mogę w razie potrzeby zanimować. Co ciekawe, subsurf będzie działał na całym obiekcie, a tu mogę wyłączyć na przykład jedną z osi. I wtedy dostaję eleganckie, ostre krawędzie tam, gdzie chcę, aby one były ostre. Proszę bardzo, została teraz wygładzona tylko jedna ściana. Jeżeli oczywiście będę przeginał z parametrami i zwiększał ten faktor przy 30 powtórzeniach, to w pewnym momencie kostka się rozpadnie. To znaczy Smooth przesunie wierzchołki w tak dziwny sposób, że one zaczną się wydostawać poza mesh. W tej chwili zwiększam faktor i przy wartości 2,4 już widać, że ta deformacja jest tak silna, że kostka przestaje być w zasadzie kostką. Natomiast dostaję ciekawie ułożony wzór na powierzchni i to również można wykorzystać jako swego rodzaju grafikę czy też model. Gdybym zobaczył taką kostkę, naprawdę nie wiedziałbym, skąd taki wzór się wziął, dlaczego ona tak wygląda, skoro w trybie edycji jest całkiem ładna i prosta. Jeżeli ten parametr będzie jeszcze większy, deformacja będzie oczywiście zachodziła coraz silniej, aż w końcu całą kostkę, mówiąc kolokwialnie, przysłowiowy szlak trafi. Mogę w takim momencie zmienić troszeczkę, czy też zmniejszyć ilość powtórzeń, aby ten smooth nie był tak często wykonywany i wtedy faktor może być podniesiony jeszcze bardziej, tworząc w pewnych granicach całkiem akceptowalne układy wierzchołków. No, nie wiem, czy to jest takie wspaniałe, ale warto wiedzieć, że takie działanie tutaj rzeczywiście występuje. I to jest w zasadzie wszystko, co w tym modyfikatorze jest istotne. To, że można dodawać grupy wierzchołków, już znamy, więc nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia. A o shapekeysach umówiłem się ze wszystkimi, że na razie nie będę mówił, ponieważ wcześniej trzeba zacząć animację, aby wiedzieć, do czego to jest. W takim razie dziękuję za uwagę, ale zanim skończymy, chciałbym dodać jeszcze małpkę i zobaczyć, co z niej powstanie, jeżeli spróbuję wykonać na niej taki modyfikator. Jestem po prostu ciekawy, więc zwyczajnie pozwolę sobie jeszcze chwilkę was podtrzymać i zobaczymy. Dodam jeszcze subdivida kilka razy. No i teraz jedziemy. Widać, że troszeczkę się niektóre krawędzie wyostrzają wbrew pozorom. To jest smooth posunięty do ekstremalnych granic, ponieważ czynnik jest bardzo duży. No, samo w sobie to jest całkiem niezłe, taka bardzo mechaniczna ta małpka się zrobiła teraz. Jeżeli teraz powtórzę tę operację kilka razy, to będę zamiast smootha robił coś wręcz przeciwnego. Ale faktor spróbuję zmniejszyć, żeby nie przeginać, do na przykład 2. Teraz jedziemy z powtórzeniami, zobaczymy, co powstanie. 20 powtórzeń, małpka zrobiła się bardzo, bardzo gładka, ładnie, wszystko w porządku. No to teraz powiększmy troszeczkę faktor. Zobaczymy, kiedy on zacznie się rozsypywać i co z tego powstanie. No jak widać, na początku sypią się policzki oczy, czyli tam, gdzie mesh jest najgęstszy. Widać, że nic ciekawego z tego nie ma, chociaż trochę tak wygląda, jakby wyrosło na niej futro. Śmieszny efekt. Okej, dobra, już się nie bawię więcej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.